Co pani myśli o obchodach Halloween w Polsce? Uważam, że każda tradycja, jak każda tradycja, jest to jedno z wielu świąt, które należy znać, niekoniecznie należy wierzyć w to, że coś to da. To znaczy, ja nie wierzę, że przebranie, które dzisiaj mam na sobie, odstraszy złe duchy. Myślę, że nikt z was również w to nie wierzy. A jak wyglądały przygotowania Halloween w ekonomiku? To znaczy, zwykle jest tak, że nauczyciele przygotowują konkursy, młodzież w nich uczestniczy. Następnie, no tak jak dziś widzicie, będzie troszeczkę muzyki, trochę zabawy. No, mamy konkurs na najlepszą dynię, mamy konkurs na najpiękniejszy plakat i mamy również konkurs na przebranie. Chociaż powiem szczerze, że z roku na rok coraz mniej osób się przebiera. A nauczyciele są za tym, żeby Halloween obchodzić w naszej szkole? Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że większość nauczycieli przyjaźnie jest ustosunkowanych do święta Halloween. Są też tacy, którym się Halloween zdecydowanie nie podoba. A jeżeli chodzi o mnie, to jest chyba ostatni rok. Co myślisz o obchodach Halloween w ekonomiku? Są ciekawe, to naprawdę ciekawe doświadczenie, świetna zabawa i przede wszystkim nie pytają. Jesteś za tym, żeby się przebierać? Tak, jak najbardziej, zresztą tak jak widać. Który raz obchodzisz z nami Halloween? Trzeci. Jest pani wychowawcą klas pierwszych. Jak wyglądały przygotowania pani klasy do konkurencji w dzisiejszym Halloween? Moja klasa jest bardzo samodzielna, więc oni sami przygotowali i dynię i uważam, że na pewno będzie wygrana, tak? Będzie nagroda. No i oczywiście sami zadecydowali o tym, jaki strój tutaj przygotują do konkursu. A jest pani za tym, żeby się przebierać za duchy, różne czarownice i tym podobne? Powiem tak, ja bym się nie przebrała, natomiast każdy postępuje według własnego uznania. Czy uważasz, że Halloween w szkole, czy obchodzenie tego Halloween jest słuszne? No, raczej tak, no w końcu święto, no może bardziej świętują to Anglicy, no ale no, też się tego języka uczymy, dużo ludzi teraz wyjeżdża za granicę, do Anglii też. Jak dzisiaj czuje się zwycięzczyni konkursu na najlepsze przebranie halloweenowe? No tak trochę przyjechałam tutaj z taką myślą, żeby już to wygrać, bo tak w zeszłym roku nie udało mi się, to w tym roku próbowałam. Jak podobały się dynie, które przygotowały klasy pierwsze? Kreatywnie przygotowane. Ja w zeszłym roku nie uczestniczyłam w przygotowywaniu dyni naszej klasy, ale te mi się naprawdę podobały. Heh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